Odpoczynek to taka mega dziwna sprawa. Niby każdy zna znaczenie tego słowa, a jednak są osoby, którym niezwykle ciężko jest wyobrazić sobie uczucia, które mogłyby płynąć z samego aktu odpoczywania. No i ja ogólnie jestem jedną z takich osób i ostatnio bardzo mocno nad tym rozmyślałam i nadal rozmyślam. A zastanawiałam się mianowicie nad tym, jak to jest możliwe, że coś, co w teorii powinno być najprostsze na świecie, może przysparzać tyle trudności. No i mam kilka wniosków, natomiast zanim do nich przejdziemy, to uraczę Was kilkoma rzeczami, na które ostatnio miałam przyjemność wpaść, a które też niejako zmusiły mnie do tych rozważań. I w ogóle tak off topic całkowicie. Wiecie, po czym można poznać taką zajebiście dobrą książkę albo taki zajebiście dobry podcast? Właśnie po tym, że wyłapiecie kilka rozdziałów albo nawet kilka słów, czy też kilka minut dobrej pogawędki w trakcie tego podcastu, które nie dość, że wywołują w Was gęsią skórkę, to jeszcze tak na maksa z Wami zostają i wywołują w Was tyle refleksji. I przez te wszystkie rozkminy prowadzą do przedefiniowania swojego własnego życia. Pierwsza rzecz, którą usłyszałam bodajże w podcaście Marty Niedźwieckiej, on się chyba nazywa O Zmierzchu, to coś, co na maksa mnie hitnęło, bo pozwoliło mi też uświadomić sobie, jak bardzo jesteśmy różnorodni jako ludzie i jak zupełnie inaczej potrafimy być skonstruowani. I niby to się wie, ale czasami są po prostu te momenty. Po angielsku to się tak fajnie mówi, takie aha moment. I nie wiem, jak to fajnie przetłumaczyć po polsku, więc uznajmy, że to właśnie był taki aha moment. No więc w tym odcinku, który dał mi tyle do myślenia, Marty Niedźwieckiej, ona mówi o wychodzeniu ze strefy własnego komfortu. No i wydaje mi się, że bardzo dużej części osób to wychodzenie ze strefy własnego komfortu kojarzy się raczej dosyć jednakowo, a mianowicie kojarzy się z takim puszowaniem się, przestawianiem własnych granic, ciśnięciem do granic wytrzymałości wręcz, żeby te granice poszerzać, czyli takim po prostu zapieprzaniem. Przynajmniej mi się to tak zawsze kojarzyło i wydaje mi się, że zwykle właśnie w ten sposób przekraczanie własnych granic, wychodzenie ze strefy własnego komfortu jest przekazywane tak ogólnie w mass mediach. I oto w tym odcinku usłyszałam. Każdy ma zupełnie inną strefę komfortu. Dla każdego co innego jest wygodne. Dla jednego wygodnym będzie leżenie na kanapie, a dla innych tą strefą komfortu będzie stały pęd. Dawanie z siebie absolutnie wszystkiego i nieodpuszczanie. I właśnie w tej chwili można zrozumieć, że dla osoby, której strefą komfortu jest to ciągłe zapieprzanie, ciągłe gonienie za czymś, ciągły rozwój, ciągła nauka, ciągłe bycie gdzieś w czymś, to dla takiej osoby wyjściem ze strefy komfortu będzie właśnie odpoczynek. Po prostu takie walnięcie się na kanapę i wychillowanie. I serio, nie chcę słyszeć, że ktoś w tym momencie mówi, że zazdrości takim osobom, bo przynajmniej one zawsze mają wszystko zrobione, wszystko jest uporządkowane itd. A dlaczego nie chcę tego słyszeć? Ugryźmy to od zupełnie innej strony. Jeśli jesteś tą osobą, dla której wychodzenie ze strefy komfortu to jest właśnie chociażby rozpoczęcie treningów, rozpoczęcie takiego dbania o siebie, w sensie skupienie się bardziej na komponowaniu posiłków, na wdrożeniu aktywności i wiesz, jak dużo energii od Ciebie wymaga to, żeby wprowadzić te nawyki, żeby rozpocząć to działanie, to wyobraź sobie, że to samo czuje osoba, której ciało i umysł błaga o to, żeby odpocząć, a ona nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ dla niej jest to tak samo trudne, jak dla Ciebie rozpoczęcie zdrowszego gotowania, chociażby. To jest taki mega prosty i mega łopatologiczny przykład, ale wyobraźmy sobie, że poziom tej trudności jest taki sam. I obydwie te sytuacje są w gruncie rzeczy kiepskie, bo w pierwszej sytuacji mamy osobę, która chce w głębi duszy zadbać o siebie, chce w głębi duszy się ruszyć, ale po prostu czasami nie ma energii na to, żeby z tej swojej strefy komfortu się wydostać. A w drugiej sytuacji mamy osobę, która być może nawet i w teorii robi wiele dobrych rzeczy dla swojego ciała, jest w teorii zorganizowana, a z drugiej strony nie ma totalnie przestrzeni na to, żeby się zregenerować i dać sobie taką chwilę, że po prostu siedzi i nic nie robi. A kolejna super rzecz, którą usłyszałam, to chyba też było w jakimś podcaście, to było to, że nic w naturze
nie może wiecznie wzrastać. Zawsze są okresy przestoju. I to te okresy przestoju dają przestrzeń i energię na kolejny okres wzrostowy. I chociaż słuchałam wtedy podcastu w temacie, który był zupełnie inny, to musiałam go na chwilę zatrzymać i przetrawić to, co pojawiło się w mojej głowie i przeanalizować emocje, które we mnie wywołały te słowa. Jak bardzo to w ogóle we mnie trafiło i do jak głębokiego zrozumienia też mnie doprowadziło. To są takie te krótkie momenty w życiu, te dosłownie takie chwilki, przestrzały, jakby na sekundę promień światła trafił na odpowiednią rzecz, kiedy rozumiemy coś na zupełnie innym poziomie i mamy wrażenie, że widzimy sedno problemu. Jeśli kiedykolwiek mieliście w swoim życiu to uczucie, to myślę, że dokładnie wiecie, o czym ja mówię w tym momencie. I zacznijmy sobie ogólnie od początku. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że ja wiem, że nie jestem w tej sytuacji wyjątkowa. Wiem, że istnieje bardzo dużo osób, które mają podobnie do mnie. To nie jest tak, że ja w tym momencie się tutaj żalę i próbuję wam pokazać, że jestem taka inna. To nie jest nic w stylu pick me girl, ja mam inaczej i tak dalej. Ja jestem bardzo świadoma tego, że to zjawisko w społeczeństwie występuje i że dotyka ono bardzo wielu osób i to znacznie większej ilości niż mogłoby nam się wydawać. Także ja opisuję tutaj też swoje przeżycia, które być może pomogą komuś innemu. A te moje przeżycia wynikają po prostu z tego, jakie ja mam schematy, jakie ja tam w życiu problemy różnego rodzaju przeszłam i jakie sama sobie tak naprawdę nieświadomie programy wgrałam, które aktualnie po prostu mi nie służą. Dlatego uważam, że mówienie o tym w kontekście problemu, mówienie o tym w kontekście czegoś, co należy przepracować, rozpracować i troszeczkę zmienić, jest ekstremalnie ważne, ponieważ to jest coś, co trzeba rozwiązać. To nie jest coś, czym należy się chwalić, bo nadal istnieje hustle culture i bardzo mocno propsujemy ciągłe zapieprzanie, ciągłe pracowanie, brak odpoczynku, regeneracji, snu i uważamy, że ci, co osiągają wiele, że ci, którzy są gdzieś tam on the top of the world, to po prostu oni nie śpią, zapierdzielają i tak dalej. No i my bardzo mocno też nadal mimo wszystko chwalimy. Chwalimy to zapieprzanie i mamy takie dwie skrajności. Albo tę skrajność, gdzie gloryfikowany jest tylko odpoczynek, dawanie sobie absolutnie przestrzeni na wszystko. Jeśli nie mamy ochoty, to absolutnie nie ruszajmy ani palcem w ciągu dnia. Albo tą drugą skrajność, czyli dawaj, lecimy, nieważne, że śpisz na stojąco, musisz tu i teraz działać. Wracając już do tematu. Ja przez całe swoje życie uważałam, że na odpoczynek muszę sobie zasłużyć. I nie wiem, skąd wzięło się we mnie to przekonanie. Pewnie po części jest to kwestia wychowania, ale też wydaje mi się, że po prostu kwestia mojego charakteru, moich cech, które wraz z moim dorastaniem w sobie umacniałam, które też pewnie bywały chwalone w trakcie mojego rozwoju. No i po prostu gdzieś tam we mnie to przekonanie mocno utkwiło. I pozostało. Mówmy się, że wielu z nas pewnie zna ten schemat, że najpierw wszystko musi być zrobione na tip-top, a dopiero później można odpocząć. Jeśli jest jeszcze coś do zrobienia, czy to w domu, czy to jeśli chodzi o pracę, czy to jeśli chodzi o naukę, o cokolwiek, to my nie mamy prawa odpocząć, dopóki to wszystko nie będzie zrobione tak jak trzeba. No i na pewno nie pomaga to, że pewnie większość z nas miała w domu jakiegoś opiekuna, który po pracy, mimo że przychodził ekstremalnie zmęczony, to zawsze najpierw był przygotowany obiad, później wszystko było po tym obiedzie posprzątane. I dopiero wieczorem na sekundę można było usiąść i odetchnąć, no bo można było w końcu wypuścić z siebie powietrze, bo już zasłużyliśmy na to, żeby usiąść, bo wszystko w ciągu dnia zostało dopięte na ostatni guzik. Więc ja też miałam takie wzorce w domu i zawsze wiedziałam, że odpocząć mogę dopiero, kiedy wszystko jest już zrobione, lekcje odrobione, wszystko jest nauczone, najlepiej 2 tygodnie w przód. Dookoła siebie mam wszystko wysprzątane i wtedy ewentualnie jest czas na to, żeby odpocząć. O ile jeszcze okres szkolny nie był aż tak problematyczny, ponieważ wówczas mimo wszystko wieczory, weekendami miałam dla siebie. Natomiast zrobiło się bardzo kiepsko dopiero w momencie, kiedy chwile i dni, w których ja mogłam odpocząć, zaczęły mnie bardzo stresować. Ale tak stresować, wiecie,
wewnętrznie, że czułam ukłucia strachu w klatce piersiowej, zaciskające się gardło, więc musicie zrozumieć, że to nie było tak, że ja się czułam niekomfortowo. Była stuprocentowa reakcja stresowa mojego organizmu. Potrafiłam siedzieć w niedzielę w fotelu z dobrą książką i absolutnie nie potrafiłam się skupić ani na jednym zdaniu, które czytam, ponieważ moje ciało trawił lęk. Czułam się, jakby zaraz miało się wydarzyć coś strasznego, coś złego, a ja po prostu tylko siedziałam i miałam czas dla siebie. I doszło do tego, że ja miałam tylko po prostu usiąść i odpocząć, nabrać energii na nowy nadchodzący tydzień, a kończyło się tym, że ja tym odpoczynkiem byłam bardziej wykończona niż całym tygodniem pracy. Tak wiele energii i tak wiele myśli niekorzystnych i tego wewnętrznego napięcia kosztowało mnie to, że siedziałam w tym fotelu. Kolejną kwestią jest też to, że jednak dosyć mocno jesteśmy programowani na to, że odpoczynek to jest strata czasu. Bo przecież zawsze wtedy, kiedy odpoczywamy, można coś zrobić. Można posprzątać, można przemeblować pokój, można wymyślić nowy biznesplan. Zawsze jest coś do zrobienia. Coś lepszego niż siedzenie na dupie. W ogóle koncept straty czasu i tego, że my ten czas jakoś musimy wykorzystać i że to musi być produktywnie wykorzystany czas i w ogóle sam fakt tego, że my jakoś wewnętrznie uważamy, że my posiadamy ten czas, jest kosmicznie wręcz bzdurny. Ale to już jest temat w ogóle chyba na zupełnie inny podcast, na zupełnie inny odcinek, na straszliwie mocną rozkminę, bo to jest dla mnie czasami niedorzeczne, jak wiele rzeczy my potrafimy powtarzać, w ogóle się nad nimi nie zastanawiając i nie słysząc tego, jakie bzdury my czasami mówimy. Jednak nadal, mimo wszystkiego, co powiedziałam wcześniej, to ja jakoś sobie dawałam radę. Ten problem z niemożnością odpoczynku nie dawał mi się jakoś mocno we znaki, nie zżerało mnie to jakoś bardzo mocno, więc po prostu nie mówiłam o tym za wiele, właściwie nie mówiłam o tym nigdy i szłam dalej przez życie. Wszystko natomiast zmieniło się w momencie, kiedy zaczęłam prowadzić własną działalność gospodarczą, a to z kilku powodów. Po pierwsze, i o tym nie mówię często, ale początki mojej działalności, początki mojej firmy absolutnie nie były proste. Przez cały ten czas zdążyłam zwątpić w siebie jakieś 10 tysięcy razy. Poddałam się już prawie 500 tysięcy razy. Byłam naprawdę kilka razy, miałam mikrozałamania. I to był bardzo trudny czas, ponieważ bardzo mocno podważałam swoją wartość siebie. Podważałam to, czy ja w ogóle coś wiem, nie tylko swoją wiedzę, swoją inteligencję, ale ogólnie wartość jako osoby, jako istnienia. I właśnie przez ten trudny start, robię się emotional, więc chwilka przerwy. Właśnie przez ten trudny start w mojej głowie powstało takie połączenie, że odpoczynek równa się brak pracy, równa się niebezpieczeństwo. Dlaczego niebezpieczeństwo? No bo skoro mam swoją firmę, nie mam pracy, to nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy, nie opłacę rachunków, nie będę miała za co spłacić mieszkania, kupić jedzenia itd. Także pojawiła się bardzo, bardzo niekorzystna ścieżka w moim mózgu, co szybko przerodziło się w schemat i w taki pewnego rodzaju automatyzm. I już zapalała się od razu czerwona lampka. Pojawiało się tylko więcej przestrzeni na to, żeby odpocząć i się zrelaksować. No to mój mózg automatycznie zalewał mnie hormonami stresu. Dosłownie byłam jak ten pies Pawłowa, który na sygnał dźwięku albo sygnał świetlny zaczynał się ślinić jeszcze zanim dostał porcję swojego jedzenia. Więc po prostu, kiedy tylko mój mózg i ja dostawaliśmy sygnał do odpoczynku, to zalewała mnie fala strachu, bo po prostu moje ciało uważało, że jest w niebezpieczeństwie. I ja sobie to tak wydedukowałam. Nie widzę innej możliwości, dlaczego odpoczynek miałby we mnie wywoływać aż tak skrajne emocje i aż tak skrajne reakcje. Ale jak coś, to nie byłam na psychoterapii, to nie jest coś, co wydedukował ze mną mój psychoterapeuta, nic z tych rzeczy. To było po prostu rozłożenie swojego życia na czynniki pierwsze i przeanalizowanie ciągu przyczynowo-skutkowego, który doprowadził mnie do danego miejsca. I wierzę w to głęboko, że dobrze to wykminiłam. No i kolejna sprawa związana z tą swoją firmą, to pamiętajmy, że jak mamy coś swojego, to nawet jeśli zrobimy założoną przez siebie pracę, to zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś do poprawienia, zawsze można coś zrobić lepiej, zawsze można zrobić czegoś więcej. Więc jak możemy odpoczywać, kiedy jest biznes do rozwijania?
I kolejnym wrogiem odpoczynku jest oczywiście cecha, którą tak świetnie w sobie potrafimy rozwijać, a więc umiejętność porównywania się do innych. I to oczywiście do tych, do których uważamy za lepszych od siebie. Bo po co mamy porównywać się do siebie z przeszłości, skoro tak naprawdę możemy porównać się do kogoś, kogo uważamy za naszego mentora i dzięki temu możemy zdobyć przestrzeń do tego, żeby jeździć po sobie jak chcemy. Z taką mieszanką doświadczeń, które dla wielu z Was będą podobne, ale jednak mimo wszystko całkowicie wyjątkowe i w pewnym sensie zupełnie inne, uświadomiłam sobie, że moją strefą komfortu jest zapierdol. I kiedy to wszystko złożyło się w mojej głowie w jedną całość, ja wiedziałam już, że muszę to ogarnąć. Wiedziałam, że za wszelką cenę muszę nad tym popracować, bo jeżeli tego nie zrobię, to będzie ze mną naprawdę kiepsko. I tak też teraz odpoczywam. Tak po prostu. Pracuję nadal intensywnie nad swoją firmą, nadal się uczę, nadal się rozwijam, nadal przygotowuję wiele materiałów dla Was. Ale jednocześnie staram się poświęcać więcej czasu nad tym, żeby po prostu usiąść sobie na luzie z książką, która nie jest super naukowa, tylko to jest po prostu jakiś kryminał, jeden z wielu. Po prostu idę sobie na spacer z moim partnerem, gdzie możemy sobie porozmawiać. Oglądamy jakiś serial. Albo z najzwyczajniej w świecie gniję sobie w fotelu. I to nadal nie jest dla mnie cudowne uczucie. To nie jest tak, że ja już teraz jestem oazą spokoju, siadam i wręcz umuskają mnie skrzydła motyla, bo jestem taka spokojna i w ogóle oświecona. Absolutnie nie. Nadal siadam z gonitwą myśli, nadal w mojej głowie pojawiają się rzeczy w stylu: a, bo po co ja w sumie odpoczywam, mogłabym już zrobić kilka tasków z poniedziałku, w sumie to mogłabym odpisać na maile, mogłabym zrobić więcej fajnych rzeczy na Instagrama, bla, 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 bla. Ale zawarłam umowę sama ze sobą. Mam po prostu znaleźć czas w ciągu tygodnia, kiedy mogę zwyczajnie na świecie usiąść na dupie. Bo nie da się przez cały czas tylko rosnąć, bez etapów, kiedy dajemy sobie trochę luzu, kiedy dajemy sobie szansę na odpoczynek. Żeby mieć dalej możliwość w ogóle, żeby wzrastać i rozwijać w sobie całe to piękno, na którym nam zależy. Nieważne w jakiej dziedzinie. To jest tak samo jak z treningiem siłowym. Nikt o zdrowych zmysłach nie zaleci Wam katorżniczego treningu na siłowni 7 dni w tygodniu. Każdy wie, że to właśnie te dni regeneracji są chwilami, kiedy mięśnie mogą się rozwijać, rosnąć w siłę i rosnąć w objętość. Czemu więc czasem tak ciężko jest nam przełożyć tę logikę, to co mamy na papierze, to co mamy w badaniach, na inne dziedziny naszego życia? Jadę teraz na wakacje na 2 tygodnie do Szwajcarii i do Francji i boję się tego. Boję się tego czasu, który będzie poświęcony praktycznie całkowicie odpoczynkowi. Będzie w dużej mierze bez pracy, bez rozwijania biznesu, bez tworzenia tego wszystkiego, co tworzę na co dzień. Ale ostatecznie wiem też, że ten odpoczynek będzie dla mnie bardziej wartościowy niż cokolwiek innego, że to będzie czas na oczyszczenie mojej głowy, na rozwinięcie w sobie zupełnie innych cech, na zrobienie w sobie przestrzeni, na kolejny etap rozwijania mojej relacji z moim partnerem, bo będziemy mieli dla siebie niepodzielny czas. A to są rzeczy, których nie da się wycenić. Jak więc można w ogóle w jakiejkolwiek kategorii rozważać, czy to się opłaca, czy to jest dobrze spędzony czas, czy to jest wykorzystany w 100% czas? Ogólnie, jak tak o tym myślę i jak na to tak spojrzę, to naprawdę już nie mogę się doczekać, ponieważ wiem, że głęboko gdzieś we mnie ten wyjazd mnie bardzo rozwinie i bardzo otworzy i czuję, że to jest krok, którego potrzebuję, który coś zmieni. Mam takie przeczucie, mam taką intuicję, a już dawno nauczyłam się w swoim życiu tej intuicji wierzyć. I pewnie jeszcze dużo czasu minie, zanim będę myślała o odpoczynku jako o czymś, co po prostu mi się należy, a nie jako o czymś, na co ja muszę zasłużyć. Ale każdy jeden dzień, w którym pracuję nad tym, żeby rozgryźć ten problem, przybliża mnie o krok do tego sukcesu. I tak jest absolutnie ze wszystkim, nad czym chcemy pracować. Bo rzadko kiedy widzimy efekty od razu. A jednak każdy dzień, tydzień, miesiąc, w którym działamy, przybliża nas do tego, co chcemy osiągnąć. Więc jeśli masz problem podobny do mojego z tym odpoczywaniem, to koniecznie zacznij już dzisiaj, od razu. Nie czekaj na dobry moment. Jeśli masz problem, jeśli to dla Ciebie za trudne, po prostu zaplanuj swój odpoczynek w kalendarzu.
podejść do tego, jak do każdego innego obowiązku, który wypełniasz na co dzień. Musisz koniecznie spróbować, bo pamiętaj, że nie da się cały czas tylko rosnąć. Musisz też pozwolić sobie na odpoczynek. Mam nadzieję, że ten odcinek otworzy Ci trochę głowę. Do usłyszenia. Pa!